Poronin wygrał 9. turniej mikołajkowy w Suchym Lesie. Gratulacje dla pana zespołu. Nie strzelaliście bramek, graliście mecze towarzyskie, wygraliście karne, a na koniec wyeliminowaliście najskuteczniejszych zawodników turnieju. Wszystkie plusy. No tylko i wyłącznie się cieszyć. Bardzo fajnie. Dziękuję za zaproszenie przede wszystkim, bo chłopcy, my nie gramy w żadnej lidze, więc takie turnieje dla nas są bardzo ważne i istotne, bo po prostu mogą sobie pograć z mocnymi, szczególnie drużynami, które mają drużyny ekstraklasowe, bo u nas tak naprawdę nie ma. Dopiero w Krakowie, a w Zakopanem nie ma czegoś takiego. Więc jestem mega zadowolony z tego i po prostu no, tylko się cieszyć. Świetnie zdali też egzamin taktyczny chyba w finale, bo ustawił ich pan pod rywala, więc i skuteczni, i inteligentnie grający piłkarze. Tak. Ustawiłem, bo tak naprawdę trenuję z nimi od roku czasu i od września tamtego roku, czyli rok i kilka miesięcy, dwa razy w tygodniu, więc tych treningów nie mamy za wiele, ale poprzez turnieje, no to dojdziemy do tej formy. Na razie to był drugi, jeden turniej mieliśmy, gdzie nie byli wszyscy chłopcy, którzy dzisiaj są, więc można powiedzieć, że pierwszy dla nich taki ważny turniej. Zobaczyłem, kto gdzie bardziej się nadaje już na turniej, bo na treningu wiadomo, że to inaczej wygląda. I faktycznie się udało. No, może sukcesem było to, że w czwartek zrobiłem jeszcze przed wyjazdem trening strzelecki. A mecze towarzyskie chciałem wykorzystać po prostu, żeby mogli sobie pograć, jak tylko była możliwość. Takie gwiazdki jak Jędrek, Mika, tak, się rodzą gdzieś tam w Poroninie, w okolicach? To znaczy, myślę, że tak. No, jeżeli tylko będą chcieli i chcą dzieci grać, nie ukrywam, mamy zdolne dzieciaki. My staramy się jako Akademia Perfect Skills indywidualnie szkolić przede wszystkim, bo my nie jesteśmy klubem, więc indywidualnie szkolimy i jeżeli ktoś jest zainteresowany piłką, to na pewno dotrze do tego, że jednego zawodnika już na Śląsk wysłaliśmy. Nie będę tutaj nazwisk mówił, bo nie chcę, ale mamy takiego właśnie, który poszedł tam z Akademii, która jest w Lipnicy Wielkiej, nie w Poronie, bo mamy 3 lokalizacje. Drugie miejsce, miał pan mocne argumenty w rękawie do pewnego momentu, ale nie zawsze się wygrywa. To też jest nauka dla tego zespołu. Jest sytuacja taka, że przyjechaliśmy tu dwoma zespołami. W ostatniej chwili jeden zespół montowałem i troszkę było ciężko ze zmianami. Dlatego tam w tym zespole pierwszym było dwóch na zmianę, tu było żadnej osoby nie i w półfinale przesądziły fakty, że zabrakło sił. I to przeciążyło. Mi się wydaje, że piłkarsko nie odbiegaliśmy. Tak, no nie, ja tego nie powiedziałem, broń Boże. Ale po prostu sił zabrakło. No i cóż, ja z dziećmi pracuję już tyle lat i mówię, każdy sukces się liczy. Przegrana też się liczy, troszkę jest niedosyt, bo tutaj nie mamy szczęścia do wygrania. Mamy albo drugie, albo trzecie miejsce, ale przyjdzie chyba taki czas, że wygramy. Może chyba same dziewczyny musi pan przywieźć, bo Ala kiedyś przecież też miał pan najlepszą zawodniczkę, Mateusz, super strzelę. Z dziewczynkami jest taka sprawa, że no, w sobotę tak rodzice wyjeżdżają i niektórzy, dziewczynki nie mogły niektóre przyjechać tutaj, bo dziewczynek mamy w sumie 30, ale wszystkich nie można przywieźć tutaj, nie? Dlatego, że dziewczynki by miały może troszkę ciężko tu z chłopcami, cały zespół. I dołożyłem 3 chłopaków i było dosyć dobrze. I liczyłem, że to wygram tak po cichu. Było blisko. Ale przeciwnika źle oceniłem troszkę, ale mi się wydaje, że zasłużenie wygrali, mieli więcej sił, no, ale nie przegraliśmy z Kretesem. 3-1 to wynik jest taki. Ala i Mateusz rozwiną się, no i cała ekipa jeszcze? Rozwijają się. Mateusz jest zawodnikiem knombrym. Raz gra lepiej, raz jest gorzej. Ala z dziewczynkami, tego zespołu całego nie ma. Jakby była Ala ze swoim zespołem, całości byśmy byli, to byśmy bardziej byli zgrani, nie? Bo dziewczynki, mam zespół 12 osób, oni często grają na turniejach i są bardzo zgrani. To za bardzo nie byli zgrani między chłopcami, nie? I za dużo było indywidualności. Po prostu więcej trzeba podać, grać zespołowo. Jak oceniamy talenty z talentu? Dzisiaj spisali się jako trener. Rozmowa przed, rozmowa po, więc wszystko bardzo ładnie poukładane. Dużo frajdy przede wszystkim, to jest dla nich najważniejsze, żeby dobrze się bawili, żeby razem miło, fajnie spędzili czas. Także cieszymy się, że mogliśmy tutaj się spotkać, wziąć udział. Dużo meczów, dużo frajdy, dużo spotkań, dużo bramek i bawimy się dalej. Będziemy pracować dalej, uczyć się i cały czas się rozwijamy, cały czas do przodu. Także to było dla nas najważniejsze, żeby się zmierzyć, sprawdzić się na tle innych przeciwników, spróbować sprawdzić się tak, jak ćwiczymy, tak, jak trenujemy, jak to wyjdzie.
UKS to chłopcy z Poznania, tak? Tak, chłopcy z Poznania, głównie z Rataj, tylko i wyłącznie praktycznie. Trenujemy na Ratajach, w osiedle Piastowskie, Jagiellońskie i tak dalej. I tak, zaczynamy od przedszkoli, razem z nimi trenujemy w przedszkolach, potem ci chłopacy razem z nami trafiają do Skrzatów, do Żaków i tak dalej, się z nimi razem rozwijamy. Talent buduje strukturę wysoko, czy do pewnego momentu? Od samego dołu, czyli właśnie od tych przedszkoli i staramy się tak jak wysoko możemy. Na razie najwyższy zespół startuje w kategorii młodzików. Zobaczymy, jakie będą możliwości, jak daleko będziemy w stanie zajść i co będziemy w stanie osiągnąć. Tutaj wyrównany skład, wyrównany zespół, wszystko poszło po myśli, bo też było kilka takich zawirowań, ale wyszliście obronną ręką. Jedyne, co nie było po myśli, to frekwencja. Ona dzisiaj nie dopisała ze względu na kontuzję, ze względu na choroby, które teraz panują. Także tutaj musieliśmy łatać takimi możliwościami, jakie mieliśmy, więc grali też chłopcy trochę młodsi z rocznika 2011. I tak, staraliśmy się jakoś zrobić to tak, żeby każdy był zadowolony, jak najwięcej spotkań, jak najwięcej meczów, tak żeby każdy miał z tego frajdę.